Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. W ciągu długich lat swojego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa, oprócz jednego. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a wróg działał szybko i bezwzględnie. Z powodu przedłużającej się wojny gospodarka Królestwa Myrtany pogrążała się w coraz większym kryzysie. Rozwiązaniem tego problemu miało się okazać zwiększenie kontyngentu górników na wyspie Corinis. Przestępców skazywano na przymusowe roboty w otwartym więzieniu, nazywanym potocznie Górniczą Doliną. Tymczasem, aby przerwać aktualny impas na froncie, król wysłał całą potęgę swojej morskiej floty, chcąc jednym sprawnym uderzeniem uniemożliwić podbój niezwykle istotnych wysp wschodniego archipelagu. Niestety, admirałowie królewscy źle ocenili sytuację, a orkowie okazali się równie sprawnymi wojownikami na morzu, jak i na lądzie. Flota Myrtany w ciągu kilku godzin wylądowała na dnie oceanu, a cenę tej porażki miała ponieść stolica regionu, pobliska wyspa Archolos. Chcąc zachować kontrolę nad regionem, król nakazał konfiskatę każdego statku mogącego przemieścić wojska na front, w tym całej floty gildii kupieckiej Araxos. A każdy zdolny do walki obywatel, niezależnie od stanu majątkowego, miał wkrótce zostać wcielony do armii. To wszystko jedynie zaogniło i tak bardzo napiętą sytuację na wyspie. Archolos zaczyna wrzeć od wewnętrznych konfliktów, wynikających z dużego zróżnicowania mieszkańców, a z każdym dniem na wyspę docierają kolejne fale uchodźców. Tymczasem na małej wyspie Londram dwóch braci szykuje się do ucieczki na Archolos. Wygląda na to, że jesteśmy już blisko. Skąd wiesz? Słyszałem, jak kapitan wydawał rozkazy swoim ludziom. Niedługo zrzucą kotwicę. Czyli niebawem przekonamy się, jak dobrym pomysłem było przybycie na to całe Archolos. Pogadaj zresztą. Zajmij czymś głowę, a ja w tym czasie stanę na czatach. Może uda mi się jeszcze czegoś dowiedzieć. Ej, ty! Cześć, nazywam się Marvin. Jak się tu... Cholera, gdzie ja to położyłem? Wszystko w porządku? Tak, nie, niezupełnie. Jestem Timo i mam nadzieję, że już niebawem dotrzemy do celu. Jak się tu dostałeś? Zakładam, że tak jak większość podróżujących tym statkiem, dogadałem się z kapitanem. Wybacz mi, ale jestem zajęty. Się na otwieraniu zamków. Cześć, jak leci? Źle. Pierwszy raz płynę statkiem i nie daję już rady. Bez przerwy tylko kołyszę i kołyszę.
Niedobrze mi. A co jak wpadniemy na skały i zatoniemy? Nie umiem pływać. Jak wtedy sobie poradzę? Szczerze mówiąc, też się trochę boję. Naprawdę? Też nie potrafisz pływać? Potrafię, to nic trudnego. Wystarczy mocno machać rękami i nogami, tak żeby mieć głowę nad powierzchnią. A, no i jakoś trzeba też wytrzymać w wodzie, bo pewnie jest lodowata. Świetnie, czyli nie dość, że się utopię, to jeszcze będzie mi przy tym zimno. Cześć. Skąd płyniesz? Z Kornis. Pewnie dziwi cię, dlaczego opuściłem najbardziej bezpieczny region w Królestwie, ale to długa historia. Mamy jeszcze trochę czasu, zanim dobijemy do brzegu. Prawdę mówiąc, to po prostu uciekam przed służbą. Ojciec chciał, żebym wstąpił do armii, bo według niego tylko w ten sposób stałbym się prawdziwym mężczyzną. Chciał, żeby mnie zwerbowali, bo jestem silny, ale wygląda na to, że nie jestem też głupi. Wiedziałem, że szykuje się coś niedobrego i proszę! Armia na kontynencie jest w pełnym odwrocie, a chluba królewskiej floty leży sobie na dnie morza. Kto wie, czy gadałbym teraz z tobą, gdyby kazali mi wyruszyć na front. Od tego całego gadania zgłodniałem. Zgaduję, że nie masz przy sobie żadnego mięsa, co? Niestety nie. Gdybyś znalazł jakieś mięso, to przynieś je do mnie. Nic tu nie ma. Mam przy sobie kilka kawałków szczurzego mięsa. Ja mam to niby zjeść? Przecież to obrzydliwe! O, cholera. Od tak dawna nie jadłem mięsa, ciągle tylko ten czerstwy chleb. Mam pewien pomysł. Masz tu prosty przepis, spróbuj połączyć te wszystkie składniki na kuchence. Może wyjdzie z tego coś zjadliwego. Rozumiem. To nie jest wszystko, o co cię prosiłem. Słyszałam co innego.
Mam twoje szaszłyki. Wolę nawet nie myśleć, z czego są zrobione. A sprawdźmy, jak smakują. Smakują prawie jak ścierwojad. Z naciskiem na prawie. Tak czy inaczej, miło było wrzucić coś ciepłego na ząb. Nie mam nic cennego w ramach nagrody. Mogę dać ci jedynie jeden z moich autorskich przepisów. I miejmy nadzieję, że gdy już dotrzymy na Archolos, będziesz miał okazję go wypróbować. Rozumiem. Jak podróż? Mam nadzieję, że niedługo dobijemy do brzegu. Jeszcze tak trochę potrzęsie, a zwrócę cały obiad. Nie jesteś stąd, prawda? Przybywam z Wysp Południowych. To kawał stąd. Czego szukasz na Archolos? To, co robię, to moja prywatna sprawa. Nie mam w zwyczaju żalić się obcym, dlatego wolałbym, żeby tak pozostało. Hej. Jestem Marvin. A ty? A ja jestem waszym strażnikiem. Zejdź mi z oczu, zajęty jestem. Hej. Hej, kim jesteś? Nazywam się Urs. I byłoby lepiej, gdybyś zostawił mnie samego. Na pewno masz mnóstwo ciekawszych rzeczy do roboty od słuchania moich żalów. Co cię trapi? Powiedz mi. Wierzysz w bogów? Wierzę w to, że każdy jest panem swojego losu. Cóż, zazdroszczę pewności. Nie każdy jednak ma ten przywilej. Na szczęście dla mnie przejrzałem na oczy. Przeżywasz kryzys wiary? Wiara to nic innego jak kłamstwo, powtarzane w kółko przez ludzi bojących się ciemności. Dziękuję za wysłuchanie. Miło czasami podzielić się z kimś swoimi troskami. Trzymaj. To taki drobiazg jako upominek. Kto wie, może ci się kiedyś przyda. Ja już nie zamierzam bawić się magią. To przecież okropne. Teraz każdy już o tym wie. Hej. Wybacz mi, ale jestem zajęty. Ach, niedobrze mi od tej podróży. Hej, ty!
Może łyk grogu poprawi ci nastrój. Tego mi było trzeba, chłopcze. Widziałem, jak się przyglądasz, gdy robiłem strzały. Pewnie sam byś chciał spróbować, prawda? Najważniejsze w robieniu strzały jest dobre drewno. Jeśli czujesz, że patyk jest łamliwy, to wyrzuć go jeszcze na etapie strugania. Nic ci po ostrym grocie i wspaniałej lotce, gdy strzała pęknie podczas naciągania cięciwy. Mógłbyś mi opowiedzieć coś o kapitanie? Chyba postradałeś zmysły, że o własnym kapitanie będę mówił pod pokładem. Życie mi jeszcze miłe. Jedyne, co ci powiem, to żebyś z nim nie zadzierał. Może i wydaje się miły i skory do ugody, ale jeśli tylko coś mu się nie spodoba, to już po tobie. Bogowie to jedno wielkie kłamstwo. Jak to znosisz? Jak tam nastroje? Całkiem nieźle. Z tego co wiem, za chwilę dotrzemy na wyspę, a wtedy będziemy bezpieczni. Swoją drogą, Daryl jestem. A ja Marvin. Jak ty to robisz, że jesteś taki spokojny? Cóż, jeśli los chciałby nas zabić, już dawno miałby ku temu wiele okazji. Najwyraźniej jednak wciąż nam sprzyja. Mój brat twierdzi podobnie. Mądry facet. Masz szczęście, że trzymacie się razem. Podobnie jak ja z Maven. Nie wiem, co bym bez niej zrobił. Pewnie jakieś kompletne głupstwo. Swoją drogą widziałem cię, jak wchodziłeś na pokład. Wygląda na to, że jesteśmy rodakami. Też przybywasz z Londram? A jakże. Zakładam, że wyruszyłeś z tego samego powodu, co my. Właściwie to płynę odwiedzić wuja. Powiem ci, że wybrałeś ciekawy moment na wizytę rodzinną. Nie do końca planowaną wizytę. Cóż, zawsze raźniej z rodziną. Jak już go odwiedzisz, to radzę ci tam zostać. Jak myślisz? Jaki los czeka Londram? Chłopie, czyś ty rozum postradał? Król ma nas w nosie. Mam kumpla w armii, który ma dojścia i wie co i jak. Od bitwy o wschodni archipelag nie docierają do nas żadne nowe kontyngenty. Londram utrzyma się parę dni, może tydzień w najlepszym wypadku. Uwierz mi, kolego, nie masz tam po co wracać. Niczego jej już nie... Na razie. Hej, jak podróż? Strasznie ciasno pod tym pokładem. Mam nadzieję, że dopłyniemy szczęśliwie na Archolos. Hej, jak podróż? Wybacz, ale nie mam teraz ochoty na rozmowę. Na razie. Nikomu tego nie powtarzaj. Po co płyniesz na Archolos? A po co kucharz idzie do kuchni? Chłopcze, jestem kupcem. Archolos to prawdziwy raj dla handlarzy różnej maści. Prawdę mówiąc, jedyny w całej okolicy. Ale jeśli chcesz wiedzieć, to planuję tam rozkręcić niezły interes, z dala od tych paskudnych orków. No i przy okazji, może uda mi się tam znaleźć całkiem dobrą partię dla mojej córeczki. Jest moim największym skarbem, a ja jestem gotów zrobić wszystko, by była szczęśliwa. A czy ona ma w tym temacie coś do powiedzenia? Oczywiście, że nie. Przecież młode to jeszcze i głupie. Nie wie, co dla niej będzie najlepsze. Jeszcze by jej strzeliło do głowy wychodzić za mąż z miłości, a nie rozsądku. Czuję w kościach, że ta podróż była najlepszym pomysłem, na jaki wpadłem od lat. Trzymasz się? No ależ oczywiście. Hej, ty! Wiesz, jakie plany względem ciebie ma twój ojciec? Wydać mnie za mąż.
No nic dziwnego, w końcu jakie plany względem córki może mieć ojciec? Spadaj! Hej! Nie wierzę w to. Witaj, kim jesteś? Przez lata ludzie nazywali mnie różnymi imionami. Jednak najbardziej upodobałam sobie imię Wraska. Brzmi egzotycznie. Pewnie dlatego, bo płynę z egzotycznego kraju. Skąd pochodzisz? Z dalekiej krainy, Marwinie, o której i tak pewnie nie słyszałeś. Chwila, skąd znasz moje imię? Z reguły jestem dobrą słuchaczką, a tu pod pokładem jest dość ciasno. Wydajesz się być miłym chłopakiem. Mam dla ciebie pewną propozycję. Widzisz tę gnidę, która struga sobie strzały? Ten dupek zabrał mi moją skrzyneczkę i ukrył ją jako swój własny łup. Widziałam, jak poszedł z nią w głąb ładowni. Myślałam, że schowa ją w kufrze, ale usłyszałam jedynie donośne skrzypanie desek. Mógłbyś rozejrzeć się, czy nie ma tam jakiejś skrytki? Sama bym to zrobiła, ale nie spuszcza mnie z oczu ani na moment. Hej! Nie widzisz, że jestem zajęta? Zostaw mnie w spokoju. Nie widzisz, że rozmawiamy? Znalazłem twoją zgubę. Wspaniale! Pięknie ci dziękuję, chłopcze. W tym momencie nie mam jak ci zapłacić za twoją pomoc, ale obiecuję, gdy tylko dotrzemy na Archolos, upewnię się, by moi przyjaciele sowicie ci za to odpłacili. Hej, ty! Nie widzisz, że jestem zajęta? Zostaw mnie w spokoju. Spadaj! Zostaw mnie w spokoju. Nie wyglądasz na zmęczonego podróżą. A wpysk chcesz? Coś mi się wydaje, że ktoś powinien dać ci lekcję dobrych manier. I tym kimś będzie taki herlak jak ty? Masz jakiś problem? Ja? Skądże? Ale twoja wygadana buźka zaraz będzie miała. Wreszcie. Nieźle. Całkiem nieźle. Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. Mój łeb. Czego ty jeszcze chcesz, mały.
Wpadaj! Ej, ty! Wybacz mi, ale jestem zajęty. Hej. Nie widzisz, że jestem zajęta? Zostaw mnie w spokoju. Hej, ty. Jeszcze nie dopłynęliśmy do brzegu, a ty już szukasz guza. Ten pajac zasługiwał na to. Z pewnością, ale możesz mieć jeszcze przez to kłopoty, braciszku. Coś nowego? Przez to szalejące morze nic nie słyszę. Udało ci się poznać kogoś ciekawego? Powiedzmy. Cóż, jak to mówią, w kupie raźniej. Szkoda tylko, że poznałeś ich w takich warunkach. Wyspa musi być już w zasięgu wzroku, ale... Cicho. Słyszysz? Chyba ktoś idzie. Ty, łysy! Tak, do ciebie mówię. Wyglądasz na kogoś, kto ma tam coś... W łepetynie. Zgarnij resztę i jazda na pokład. Koniec trasy? A żebyś wiedział, tak się jakoś składa, że każdy rejs ma swój koniec. Twoi ludzie wydają się być czymś bardzo podekscytowani. Hej! Popatrzcie, jaki bystrzak! Widać, żeście najbardziej rozumni spośród tej bandy patałachów. Cierpliwości. Zaraz sam się o wszystkim przekonasz. Wyspa Archolos jest tuż przed nami, ale zanim do niej dotrzemy, musimy załatwić pewną sprawę niecierpiącą zwłoki. No już, jazda na górę! Cieszę się, szczury lądowe, że nie zmarnowaliście zbyt wiele mojego cennego czasu i w miarę sprawnie wyleźliście na pokład. Jako człowiek na wskroś uczciwy, razem z moją załogą wywiązaliśmy się z naszej części umowy i dotarliśmy do wyznaczonego miejsca. Chwila! Do brzegu jeszcze kawałek. Bliżej nie podpłyniemy. Lada chwila zaczynają się mielizny, a wraz z nimi ostre jak brzytwa skały. Więc choćby sam Beliar miał mnie przekląć, nie podpłynę bliżej. Co prawda, zgodnie z umową, mieliście dostać szalupę, którą bezpiecznie dopłynęlibyście do brzegu, ale... Jeden z was postanowił przywłaszczyć sobie waszą wspólną zapłatę za tę dogodność. Timo, może opowiesz wszystkim, jak to było? Co? Nie jestem żadnym złodziejem. Nakarmiłem cię, napoiłem, wziąłem pod swoje skrzydła, a w zamian dostaję od ciebie pogębie. Ale wchodząc na statek, miałem go. Ktoś mi go zwinął. Na Inosa przysięgam. Timo. Chciałem się z tobą dogadać, jak dwaj ceniący sobie honor mężczyźni, ale skoro wolisz mnie obrażać, to będę musiał rozwiązać sprawę w inny sposób. Co ty robisz? To nie będzie konieczne. No proszę, kogo my tu mamy? Mały szczurek. Dopiero co wypełzł spod pokładu i już pokazuje pazurki. Wyglądasz na rozsądnego dzieciaka. Naprawdę chcesz nadstawiać karku za tego parszywego śmiecia? Nie mogę pozwolić, by byle kundel obrażał mnie na moim własnym statku. Jak chcesz, to możesz zginąć za niego. Jeden w tę czy w tamtą nie zrobi mi żadnej różnicy. Nie mam zamiaru za nikogo ginąć. Dziwi mnie tylko, że chcesz marnować siły na tak marnego oszusta jak on. Poza tym na twoim miejscu byłoby mi żal tępić taki piękny miecz. No tu masz rację. Trochę szkoda. W dodatku zabrudziłbym pokład krwią tej szui.
Na szczęście możemy łatwo rozwiązać ten problem. Zaburtę z nim. Niech zajmie się nim morze. Co? Ja... Wy cholery jedne! Zostałem wrobiony, sukinsyny! No, a teraz z pozostałymi zróbcie to samo. Chwila, my nie mamy z tym nic wspólnego. Timo miał zapłacić za was wszystkich. Jeśli masz przy sobie coś cennego, daj mi to, a dostaniecie szalupę. Tak myślałem. Panowie, czyńcie honory. Miłej kąpieli, szczury lądowe. Jesteś cały? Czuję się, jakbym zaraz miał wypluć płuca, ale jestem cały. Jeśli cały nasz pobyt tutaj ma być równie emocjonujący co podróż, to czeka nas ciekawa przygoda. Świetnie. Obyśmy tylko nie trafili z deszczu pod rynnę. W porządku. Nie ma co tutaj sterczeć. Nam się poszczęściło, ale wypadałoby sprawdzić, co zresztą. Jeśli mnie wzrok nie myli, to nasi towarzysze niedoli udali się w głąb lasu. Chodź za mną i na wszelki wypadek nigdzie się nie oddalaj. Nie wiemy, co kryje się w tym gąszczu. Jasne. Postaram się nadążyć. Chwila. Nie teraz, Marvin. Przez całe swoje życie liczyłem zyski i straty. Moneta do pieprzonej monety. Pilnowałem ich jak oka w głowie, bojąc się, że je stracę i mój interes upadnie. Tak bardzo byłem w nie zapatrzony, że wszystko inne przestało mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Zadbałem o bezpieczeństwo monet, a nie potrafiłem ochronić mojej własnej córki. Każdy z nas dostaje lekcje od życia. Obyś tylko wyciągnął wnioski ze swojej. A co ktoś taki jak ty może wiedzieć o życiu? Ledwo wyskoczyłeś z łona matki, a próbujesz mnie uczyć pokory, chłopcze? Mnie? Poniosło mnie. Wiem, że masz rację, ale nic mi już nie pomoże, bo nic mi nie pozostało. Właśnie zdałem sobie sprawę, że w ciągu jednej chwili straciłem całe bogactwo swojego życia. Nie możemy zostawić tak tego starca samego. Lepiej zabrać go z nami. Idź z nim pogadać. Czego chcesz? Niedaleko jest wioska, w której będziemy bezpieczni. Chodź z nami. I zostawić ją tutaj, na pastwę topielców? Nigdy.
Córka z pewnością byłaby zachwycona, gdyby jej ojciec dał się zeżreć topielcom. Teraz to już bez znaczenia. Nie żyje. Powiedz mi, czemu ma ginąć cała rodzina? Już jej śmierć to tragedia, a ty chcesz dokładać kolejnej. Może i masz rację, ale kiedyś tu wrócimy i pozabijamy wszystko, co mogło tknąć jej ciało, jasne? Dobrze, chodź. Widzę, że jednak udało wam się przeżyć. Został ktoś jeszcze na plaży? Tylko trupy. No trudno. Gdy wygrzebywaliście się na ląd, zdążyłem zrobić rozeznanie. W pobliżu jest jaskinia, w której będziemy bezpieczni. Powinniśmy iść dalej. A gdzie ty niby chcesz iść? Znasz w ogóle te okolice? Bo ja nie. I nie mam zamiaru kończyć w brzuchu jakiejś leśnej bestii. Byłem raz na Archolos jako dziecko. Poza tym z pokładu statku widziałem ujście rzeki. Musi być niedaleko. Jeśli pójdziemy wzdłuż niej, to możliwe, że natkniemy się na wioskę Silbach, w której mieszka nasz wuj. Jako dziecko? Równie dobrze, wioska może być spalona, a wuj zarżnięty przez orków. Najbezpieczniej jest zostać tutaj i poczekać do świtu. Może zapytamy się o zdanie reszty. Ty, młody, co o tym myślisz? W jakim stanie są ocaleni? Ci słabe usze daleko nie zajdą. Ni cholery nie dotrzemy do wioski. W jaskini będziemy bezpieczni? A co? Boisz się kreto szczurów? Jak tak, to idź ze swoim braciszkiem. Na pewno pamiętasz drogę do wioski? Mniej więcej. Archolos to gęsto zaludniona wyspa. Wcześniej czy później natkniemy się na jakąś osadę. Może uda nam się odnaleźć tę wioskę. Jeśli się nie zgubimy w tych ciemnościach i przypadkiem nie wpadniemy na jakiegoś cieniostwora. Nie, dziękuję. Wolę poczekać, aż będzie jasno. To tyle, co chciałem wiedzieć. No, i dobrze. Przynajmniej nie zmarnujemy więcej czasu. Ty, Jorn, czy jak się tam nazywasz, nie mam zamiaru się z tobą użerać. Idę do ciepłej jaskini i wam polecam zrobić to samo. Marvin, przestań się wygłupiać i chodź. I tak już zmarnowaliśmy za dużo czasu. Idę z tobą, bracie. Wiedziałem, że podejmiesz rozsądną decyzję, bracie. Ktoś jeszcze wyrusza z nami do wioski? Dobrze, rozumiem. Miejmy nadzieję, że wszyscy spotkamy się ponownie już w wiosce. Czym? W porządku. Znaleźliśmy rzekę. Teraz musimy iść wzdłuż niej.
Niczego tu nie znajdę. Poszło nam łatwiej niż się spodziewałem. Grunt to trzymać się razem. Wtedy żadne bestie nie są nam groźne. Do wioski jeszcze kawałek. Musimy być czujni. Masz rację. Ruszajmy. Robi się coraz zimniej. Tu nie ma. Wygląda mi na opuszczoną. Może znajdziemy w środku coś, co nam się przyda. Dobry pomysł. Chodź, trzeba ją przeszukać. Tak na wszelki wypadek. Dzięki, na pewno się przyda. Oby nie, ale warto się zabezpieczyć. Coś jeszcze znalazłeś? Same rupiecie i zgliszcza. Trzeba iść dalej. Niczego tu nie znajdę. Czego tu nie znajdę.
Nic tu nie ma. Dziabnął, sukinsyn. Wszystko w porządku? Tak, to tylko draśnięcie. Na zwykłe draśnięcie mi to nie wyglądało. Muszę przyznać, że te krwiopijce kąsają mocniej niż u nas. Jeśli pójdziemy dalej wzdłuż tej ścieżki, na pewno dotrzemy do ludzi. Nie czuję się na siłach, by nas dalej prowadzić. Chyba będziesz musiał iść przodem. Marvin, wydaje mi się, że wioska jest w innym kierunku. Co się tam szwenda po nocy? Odpowiadać mi byle szybko! Przybywamy z Londra. I niby jak przedostaliście się przez morze? Wpław? Żadnego okrętu nie widziałem. Fregata kupiecka wysadziła nas od zachodniej strony wyspy. A to bardzo ciekawe. Bo z tego, co mi wiadomo, królewska armia zarekwirowała prawie wszystkie okręty. No to wygląda, że ten był wyjątkiem. Czego szukacie w Silbach? Jesteśmy wycieńczeni, ranni i głodni. Szukamy schronienia. Faktycznie. Wyglądacie jak siedem nieszczęść. Jak większość żebraków i darmozjadów, którzy uprzykrzają życie porządnym ludziom. Już raz takich wpuściłem i gorzko tego pożałowałem. Dobra, podsumujmy. Coś mi się ta twoja historyjka nie klei. Gadaj od początku, tylko tym razem bez ogródek. Przebywamy z Londra. I niby jak przedostaliście się przez morze? Wpław? Żadnego okrętu nie widziałem. Fregata kupiecka wysadziła nas od zachodniej strony wyspy. A to bardzo ciekawe, bo z tego, co mi wiadomo, królewska armia zarekwirowała prawie wszystkie okręty. No to wygląda, że ten był wyjątkiem. Czego szukacie w Silbach? Uciekamy przed wojną. Doprawdy? Na Archolos nie ma żadnej wojny. No, chyba że przynieśliście ją ze sobą. Jasne, możesz mi nie wierzyć. Pytanie tylko, czy możesz sobie pozwolić na to, by mi nie wierzyć. To się jeszcze okaże, czy mówisz prawdę. Dobra, podsumujmy. A to, co mówisz, brzmi wiarygodnie. No dobra, nie musicie tu tak stać, możecie wejść. Najlepiej będzie, jak pójdziecie od razu do tutejszej karczmy. Gdzie dokładnie znajduje się karczma? Idźcie prosto pod górę, później w prawo i mostem przez rzekę. To spory budynek, na pewno go nie przeoczycie. Tam możecie się zatrzymać, ale nie liczcie na miłe powitanie. Ludzie mają po uszy własnych problemów. Dzięki za pomoc. Ca, będę was obserwował. Możecie być o to spokojni. I żadnego myszkowania po okolicy. Jest noc i ludzie już dawno smacznie chrapią. Rozumiemy się? Jasna sprawa.
Jeszcze będę miał przez to kłopoty. Chodźmy do karczmy. Tam pogadamy. Tylko nie łaź tu nigdzie i nie właduj się od razu w kłopoty. Mam ważniejsze sprawy na głowie. Dobrze, że się pojawiłeś. Pamiętaj, że jesteśmy tu tylko gośćmi. Zachowuj się. Żadnego wszczynania bujek i niepotrzebnych sporów z miejscowymi. Rozumiem, że mogę na ciebie liczyć. Postaram się. Mam nadzieję. Co to za banda? Coście za jedni? Gadać prędko, bo nie ręczę za siebie. Spokojnie, wartownik przy zachodniej bramie nas wpuścił. Powiedział, że znajdziemy tutaj schronienie. Harry tak powiedział? A to skurczybyk tak mnie załatwił. Rano będę musiała go zdzielić po tym pustym łbie. Właśnie skończyłam zamiatać podłogę, a wy, jak gdyby nigdy nic, paradujecie po niej w zabłoconych buciorach. Możemy dostać coś do jedzenia? I miejsce w jakimś ciepłym kącie? Jesteśmy głodni, zmęczeni i zmarznięci. A co to ma być? To karczma, a nie przytułek dla ubogich. Złoto na stół, to pogadamy. Co tu się dzieje? Przyszły jakieś włóczęgi i mi podłogę brudzą. Jeszcze jedzenia się domagają. A złota ani widu, ani słychu. Oni ledwo żyją. Nie będą w stanie sprawić nam problemu. A Adanos każe pomagać potrzebującym. Ty mi Adanosa w to nie mieszaj. Jeśli chcesz, to sobie pomagaj. Ale mnie w to nie mieszaj. Czego potrzebujecie? Mój brat jest ranny. Ukąsiły go krwiopijce i potrzebuje pomocy. Co prawda mamy w wiosce jednego maga wody, ale są z nim same problemy. Zobaczę, co da się zrobić. Możliwe, że pomoc Cyrulika będzie niezbędna. Jeszcze coś? Jedzenia i ciepłego kąta. Chyba da się załatwić. Jedzenia i wolnych kątów w tej karczmie nie brakuje. Jeszcze coś? Macie może coś mocnego? Po ostatnich przeżyciach muszę się czegoś napić. Pogadaj z Bastianem, naszym karczmarzem. To ten wąsaty facet za ladą. Jeszcze coś? Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Marta zazwyczaj reaguje dość nerwowo na niespodzianki. Swoją drogą, jak masz na imię? Jestem Marvin. Marvin. Skąd przybywacie i co tu robicie? Z bratem uciekamy z Londram przed wojną. Na wieść o zbliżających się orkach postanowiliśmy zabrać się na statek przemytników. Po dotarciu do brzegu wyruszyliśmy w poszukiwaniu wioski. Część ludzi została w jaskini nieopodal plaży. To mieliście sporo szczęścia. Lasy wokół Silbach nie należą do najbezpieczniejszych miejsc na wyspie. Radzę nie zapuszczać się do nich samemu, szczególnie nocą. Postaram się przekonać wartowników, aby bez zbędnych formalności przepuścili resztę twoich towarzyszy do wioski. W pokoju na piętrze powinno być jakieś wolne łóżko. Jeszcze raz stokrotne dzięki. Gwarantuję, że nie będziemy sprawiać problemów. A czy ja coś mówię? Po prostu kobieta jestem, nie wtrącam się w nie swoje sprawy. Wiktor się za wami wstawił i tylko dlatego nie wywaliłam was za drzwi. Pamiętaj. Postaramy się spłacić dług tak szybko, jak to możliwe. Ta, zobaczymy. Zobaczymy.
Zawsze tak mówią, obiecują, a następnego ranka tyle ich widzieli. Muszę od nowa umyć podłogę. Miłej nocy. Co możesz mi powiedzieć o wiosce? Co się stanie, jeśli popełnię przestępstwo? Grzywnami za złamanie prawa w naszej wiosce zajmuje się Alby. Jest on reprezentantem prawa z łaski Sir Ramseya oraz za przyzwoleniem kapitana Rodericha. W wiosce należy opłacić także grzywny za jakiekolwiek przestępstwo popełnione na terenie okolicznych winnic, farm czy osad rybackich. Ten układ pasuje wszystkim. Roderich ma mniej roboty w mieście, Ramsey dostaje część z każdej grzywny, a farmerzy nie muszą stać w kolejce w koszarach. Nie będziesz miał przez nas kłopotów? Nawet jeśli, to się tym nie martw. Pręgierz mi raczej nie grozi. Poza tym mam wsparcie Bastiana i Marty. Im to nikt nie podskoczy. Mieszka tu może niejaki Kurt? Owszem, mieszka. Znasz go? Jest moim Iornawujem. Naprawdę? Trzeba było mówić tak od razu. To może nie musiałbym się nawet za wami wstawiać. Kiedy człowiek ledwo żyje, to jedzenie i wygodne łóżko są pierwszymi rzeczami, jakie przychodzą mu do głowy. Święta prawda. Pokażesz nam rano jego chatę? Być może nie będę musiał. Wieść o waszym przybyciu szybko się rozniesie, a Kurt pewnie przyjdzie do karczmy jako jeden z pierwszych. Często tu umiewacie gości? Ostatnimi dniami rzadziej niż zwykle. Czasem zajrzą do nas pracownicy winnicy, drwale i kopacze. No a miastowi żłopią w swoich własnych lokalach. Masz coś do picia? A masz czym zapłacić? Nie zupełnie. Siadaj, pierwsze piwo masz na mój koszt. Za więcej będziesz już musiał zapłacić. Jak idą interesy? Nie dość, że podatki rosną z dnia na dzień, połowa zbiorów zgniła przez te podtopienia, to jeszcze farmerzy ciągle gadają o tej bestii z lasu obok wioski. Nadchodzą ciężkie czasy. Pokaż mi swoje towary. Rozumiem. 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 Jak się czujesz? Trochę lepiej. Co prawda gulasz mnie rozgrzał, ale ciągle jestem obolały. W końcu, jak to ojciec mawiał, jesteśmy prawdziwymi twardzielami, nie? Zasługujemy na nowe, spokojne życie. Muszę trochę odpocząć. Chyba się położę. Thank you.
nie znam się na otwieraniu zamków. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Hej! O ty, złodziejaszku jeden! Myszkować się zachciało, co? Łapy precz od mojego gulaszu! Wybacz, myślałem, że zrobiłaś go dla nas. Jakbyś nie zauważył, jest was cała horda i każdy z was dostanie porówno. Thank you.